No, sytuacja jest bardzo dramatyczna. Zamknęli gwardię na ulicy Racławickiej 132. No, coś niesamowitego. No, myślę, że to jest skandal w biały dzień, bo dla mnie niezrozumiała jest decyzja, że z dnia na dzień przyszli i zamknęli z powodów jakichś tam nieruchomości, że to może grozić jakimś zawaleniem. Przecież nie było żadnego trzęsienia ziemi, nic z tych rzeczy i raptownie zamknęli. No, nikomu nie zależy chyba w gwardii, wyżej myślę i o komendzie głównej, która jest właśnie do tego się przyczyniła, że ten obiekt zamknięty, nie zależy na sporcie. I to mnie bardzo martwi. Niedawno zamknęli halę Mirowską, pozbawili tych zawodników treningu. Wszyscy się przenieśli na Racławicką. Bardzo dużo młodzieży było. Trenerzy naprawdę poczynili bardzo duże bardzo duże zaangażowanie ze strony trenerów. Bardzo dużo zawodników na sali i teraz ktoś przychodzi raptownie z dnia na dzień to zamyka. Coś niespotykanego, coś niesamowitego. No, dla mnie to jest niepojęte, że można tak z dnia na dzień coś takiego zrobić w białych rękawiczkach, w biały dzień. No, to jest okropna rzecz. Pozbawiają młodych ludzi, przede wszystkim młodych ludzi treningu. Ludzie stoją pod bramą, drzwi są zamknięte, wszystko jest zamknięte. No, z tego co ja wiem, nawet kierownictwo gwardii przechodzi przez płot, żeby się dostać do swoich budynków. No, no niesamowita historia. Ja się wczoraj przejechałem na gwardię zobaczyć, jaka jest sytuacja. Rzeczywiście brama, wszystkie obiekty są zamknięte. Wyszliśmy tam do środka, bo dzięki uprzejmości tych portierów, którzy mnie poznali, pozwolili mi wejść. No nic się nie dzieje. Wszystkie sale są puste, zamknięte. Młodzieży nie ma. Ja ze swojej strony napisałem pismo i do pani Gronkiewicz-Wals, do pani minister Muchy i powiadomiłem o takiej zaistniałej sytuacji i z prośbą o pomoc, no bo tylko musi być taka pomoc. Nawet niech dadzą jakieś sale czy inne hale jakieś w zastępstwie, bo tak się robi, jeżeli kogoś się eksmituje, to się daje coś w zastępstwie. No, a tu nic takich rzeczy nie ma. Nie wiadomo, gdzie jesteśmy, na czym stoimy i co dalej mamy robić. A zaznaczam, że zbliża się turniej kwalifikacyjny 25 kwietnia w Istambule i kandydatem z gwardii jest nasz najlepszy zawodnik w ostatnim czasie, Łukasz Maszczyk, który ma bardzo duże szanse zakwalifikowania się. On nie ma gdzie trenować. No, to jest coś niesamowitego. Jakby nikomu nic nie zależało, żeby kolejnym właśnie olimpijczykiem, być może w późniejszym czasie medalistą był Łukasz Maszczyk. To mu się zabrania. Pocina się gałęzie, na której się siedzi. No, dla mnie to jest to niezrozumiała historia, sytuacja. No, coś niesamowitego. Ja trenowałem przede wszystkim w hali Mirowskiej.
to tam były wszyscy najlepsi zawodnicy od lat trenowali w hali Mirowskiej. Atmosfera była wspaniała. Wszyscy chcieli się przyczynić do tego, żeby zawodnicy Gwardii byli najlepsi w kraju, czy w Europie, czy na świecie. I tak było w rzeczywistości. Przede mną trenowali tak wybitni zawodnicy, tylko przypomnę nazwiska: Jerzy Kulej, dwukrotny mistrz olimpijski, Tadeusz Walasek, mistrz Europy, wicemistrz olimpijski. Później za moich czasów to przecież ja byłem trenującym, byli bracia Skrzyczowie, był Jacek Kucharczyk, był Misiewicz, no wielu, wielu, wielu zawodników, którzy byli nie tylko najlepsi w kraju, ale również i w Europie i na świecie. No i to nam udostępniano na każdym kroku. No mówię jeszcze raz, atmosfera była świetna. No obiekt na hali Mirowskiej, który to nazywał się Hala Gwardii. To są dwie hale mirowskie, te historyczne hale. Ten zawsze obiekt był od 1948 roku był obiektem klubowym Gwardii Warszawskiej i tam w tej tylnej części hali Gwardii mieściły się sale bokserskie. Właśnie no, o tych miejscu parę słów ciepłych powiedzieć. Tam zawsze była kolebka polskiego boksu. Tam kojarzona była zawsze hala mirowska, druga hala mirowska jako nazwa, z nazwy była halą Gwardii. I tam zawsze boks był, zawsze sport był. Tam obecnie jest Mark Polsklep, ale tam była ogromna hala, tam stał ring, tam były sławne mistrzostwa Europy, gdzie 5 złotych medali Papasz tam zdobył, gdzie kibice na rękach nieśli Papasz Tama do hotelu Polonia na bankiet. Tak, no, radość, no, wielkość polskiego boksu była widoczna tam w tej hali Gwardii. Taki ośrodek kultowy, no szkoda, żeby zmarnować, żeby on nie był dalej wykorzystany dla sportu po prostu. Żaden kraj, żadna cywilizacja nie pozbywa się firmowych, takich kultowych miejsc, swojego jakiegoś znaków rozpoznawalnych, takich jak Hala Gwardii, która była dla boksu rozpoznawana, ta Hala Gwardii, to tego miasto nie powinno po prostu pozbywać się. Ja podam taki jeden przykład. Z hotelu Bristol przyjechał gość, który chciał potrenować, bo się dowiedział na internecie, że tam jest gym bokserski. I to był Bob Dylan. On nie przyszedł tutaj do Mark Polu po Coca-Colę czy coś. On przyszedł do gymu bokserskiego na hali bokserskiej, na hali Gwardii, żeby potrenować. Z synem zrobili sparring, zrobili trening, pojechali. Incognito przyszedł Bob Dylan. Panowie! Julian, graj! Julian!
Niestety muszę teraz powiedzieć, że te słowa, które mówiłem 2 czy 3 lata temu, stały się prawdą, bardzo bolesną prawdą. Zamknęli mój macierzysty w klub, w którym się wychowywałem, w którym trenowałem pod okiem trenera Zbyszka Raubo. Później, jak przyszedłem do grupy młodzieżowej pod kątem seniorów, trenowałem u trenera Okroja i u mojego ojca. No i niestety, no jest mi bardzo przykro, że władze naszego kraju i władze, które powinny dbać o to, żeby młodzież i ludzie rozwijali się, żeby młodzież miała miejsce do treningów, żeby młodzież mogła trenować to, co chce, władze postanawiają zamknąć nasz klub, tak bardzo zasłużony klub, który wychował tylu medalistów Mistrzostw Świata, Europy, a także olimpijskich. I jest to, myślę, że sytuacja w tym momencie do odwrócenia, ale wszystko leży w rękach naszych władz i chciałbym, żeby przemyśleli sobie, jeżeli generalnie ktoś obejrzy ten film, żeby przemyśleli sobie to, że nie jest naszą winą, że co roku na olimpiadzie mamy coraz mniej medali, tych medali będzie coraz mniej, tylko to jest wina naszego ustroju i naszych władz, które generalnie w ogóle nie dążą do tego, żeby sport w Polsce rozwijać, żeby sport w Polsce istniał, chcą tylko go stłamsić, dlatego że liczą się jedynie pieniądze, liczą się budynki, bo takie dochodzą mnie słuchy, że na terenie Warszawskiej Gwardii, na terenie Racławickiej 132 mają powstać piękne biurowce, druga marina, więc no nie wiem, albo idziemy w stronę pieniędzy, albo w stronę tego, żebyśmy mieli normalne, wychowujące się w normalnych warunkach, wysportowane, niepatologiczne społeczeństwo i młodzież. Jestem obecnie jeszcze zawodnikiem Gwardii Warszawa. W Gwardii Warszawa jestem zawodnikiem od 2003 roku. Też spędziłem miłe chwile. Wiadomo, też zawdzięczam dużo temu klubowi, bo mogłem się rozwijać i trenować. Trenowaliśmy na hali Mirowskiej. No, hala Mirowska tak samo przeszła pod władzę miasta. Została zamknięta. No wiadomo, jest przykro tak samo, że taki klub z tradycjami i z takimi zawodnikami no traci w ogóle licencję na trenowanie i nie wiem, no też zwracam się w tym momencie tak samo do władz, no bo wiadomo, każdy chce oglądać piękny sport. Każdy chce oglądać piękne widowisko, no ale wiadomo, jak nie będą zawodnicy mieli gdzie trenować, gdzie się rozwijać, wiadomo, boks tak samo odciąga od różnych używek, od narkotyków, od różnych spraw takich agresywnych. No, wydaje mi się, że to jest duży błąd, że zabierają halę, a nie proponują czegoś innego, prawda? Bo żeby zabrać komuś halę, bo naprawdę też dużo zawodników trenowało, to trzeba dać jakieś lokum zastępcze. Wiadomo, my jesteśmy wdzięczni trenerowi Sebastianowi, że możemy trenować, tak jak wcześniej powiedziałem, że możemy trenować w Akademii Walki. Mamy znakomite warunki, gdzie możemy się rozwijać. No, innym zawodnikom to zabrano. No, zobaczymy, co będzie dalej.